Okej, Gryfciu, a to jest Gothic 3. Tak. Co ja tu tam musimy zrobić? Co my tu musimy zrobić? Zadania główne to nie, zadania wszystkie. Aile, aile, nie aile. Dla Lago. O, to jest, no. Dziwne z Nisibura. A, te futra mu muszę przynieść. I tego szakiora upolować. Dupy trochę. Gdzie ten szakier w ogóle będzie, jeżeli będzie gdziekolwiek? Pytanie ze stówę, to sam muszę wyłączyć, bo mnie będzie denerwowało. Tędy pewnie nie wejdę, no, znając życie. O, dobra, wszedłem jakoś. Jakoś wszedłem, ledwo, bo ledwo, ale wszedłem. Pytanie tylko, gdzie będzie ten szakier? Mi się wydaje, że on jest tam z drugiej strony. Tak, ten, tego. Nic nie widać w ogóle dzisiaj. Zakurzony ten gotik. Ja nie wiem, kuźwa, ja nie wiem, jak można było go tak zakurzyć. Czy coś fajnego leży, czy nie fajnego? Żelazo budyga i nic to pokrzywa, to nic fajnego. I ścina już na sam początek. Tak na dzień dobry. Dzień dobry. Także ten. Gdzie ten szakier, kurwa, masz być? Panie, macie jakiś pomysł? La la la. Gdyby nie było tu takiego zadymienia, to pewnie bym już go widział. Ale że tu tak zakurzone dzisiaj. Zakurzony ten gotik, to ja nie wiem, no. Nie mam pomysłu, gdzie on, kurwa, może być. Tu jest jakaś jaskinia. O, jest jakiś lew nawet. Cześć, szakier. Patrzcie, północny wiatr sprowadza nam wojownika. Jestem szakior lew. Chodź wypić ze mną łyk wody. Czemu nazywają cię lwem? Gdyż władam jego mocą. Powierzono mi ją dawno temu. Moc lwa? Jego kamień. Władam kamieniem lwa. To jeden z prastarych kamieni druidów. Co tu robisz? Napadliśmy Lago i uwolniliśmy wszystkich niewolników z tamtejszego tunelu. My? Znaczy ty i twoje lwy? Ja i moi bracia. Zaprowadzą uwolnionych niewolników głęboko na pustynię. Ja pozostałem z tyłu, gdyż moja walka nie dobiegła jeszcze końca. Kiedy to nastąpi? Kiedy cała kraina zostanie oswobodzona z więzów niewolnictwa. W Lago wciąż jest więzień. Jeszcze jeden? Sądziłem, że wszystkich udało się już uwolnić. Więzień jest zamknięty w chacie. Wiesz, kto to? Więźniem jest Watras, jeden z magów wody. Watras jest mądrym mężem. Uwolnimy go! Jesteś druidem? Opowiedz mi więcej. Druidem? Jestem myśliwym z pustyni. Niegdyś otrzymałem ten kamień od kogoś, kto był ode mnie mądrzejszy. Od kiedy noszę go ze sobą, towarzyszy mi moc lwa. Kamień mi jedynie wypożyczono. Przekażę go dalej, gdy nadejdzie właściwy czas. Rozumiem. Masz coś choćby przypominającego plan? Będziemy podążać za zewem lwa. Co to dokładnie oznacza? Zejdziemy na dół i ich zaatakujemy. Taki mam plan. Wydaje się prosty. Tak, to jego zaleta. Jest prosty, więc zadziała. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Zdolności łucznicze. Pokaż mi, jak zostać myśliwym polującym na grubego zwierza. Dużych zwierząt nie powalisz jednym strzałem. Zanim je zabijesz, musisz je osłabić. Celuj w różne wrażliwe miejsca. Zrób to szybko. Nie daj się zabić. Kiedy już osłabisz zwierzynę, jej zabicie jest tylko kwestią czasu. Jak podkradać się do dzikich zwierząt? To co innego niż podkradanie się do ludzi. Tylko w ten sposób możesz podejść dzikie zwierzę. Zawsze zakradaj się od tyłu i nie myśl sobie, że zwierzyna nie wyczuje twojego zapachu. Jeśli podejdziesz za blisko, to koniec. Dlatego najlepszą bronią do polowań jest łuk.
Okej. Oj, nie to. A, dobra, nie właśnie. Grubą zwierzynę też już zrobiłem. Łowca orku by czego? Haha. Ksiądz z łuku do orku. Może bym sobie łucznika zrobił, później jakiś łuk dorwał ładny. Fajny, piękny. A, zobaczymy. Dobra, daj ten łuk. Naucz. Brak ci. Ach, chuj. Zostanę w stare magii. Kostur, kostur i kostur. Dobra. Jestem gotowy. Zaatakujmy Lago. Zaspokoimy swe pragnienie na naszych wrogach. Dobra. Aha, czyli jeszcze nie idziesz, okej. Znajdź, że mam to zrobić sam. No ale okej. Zajdę w ogóle tutaj, zobaczymy co tutaj jest ciekawego. Czy tu w ogóle coś jest? To jest skrzynia? What the fuck is this? No nieważne. Dobra, spear do lomy. Ty lew. Idziemy? No chodź, że zaatakuj ze mną. Sam przecież tam nie pójdę, bo się boję. Ściągnę Fabia stąd. No chodź. Oh, one shot, one kill. Nie myślałem, że to jest takie... Nie wiem, czy ta kusza jest taka mocna, czy on taki słaby był. No on był taki słaby, ten też taki kurwa leszcz. Czy ja? Nie pojeskuj, synu. Kurwa, odbiło się od tego, od ściany. Dostaw klacierę. O kurwa, nie trafiłem. Muszę nie dać się zabić teraz. Najlepiej jest ich z kuszy wyjebać. Albo chuj ci w dupę, kurwa, pedal. Oczywiście, że będę musiał... Bo jakby to inaczej, jak nie dobijać, nie? No, ale to się go kradnę przy okazji. Nie ma co się stresować. Na szybko to zrobimy. Ciekawe, czy coś mi Fabio powie. Chciałem, że będziesz coś mówił, a to od razu chcesz się bić. Możesz przestać! No to chodź, no chodź kurzu, no chodź. Kurzu, kurwa. Ty do mnie z tchórzem jakimś, kurwa. Ty pizdo. Grubus. Ty już ode mnie chyba dzisiaj wpierdol, znaczy ostatnio wpierdol dostałeś, bo dzisiaj to raczej nie. Mamuk. Z grubuzem na zmianę wpierdol. O kurwa. Głupia ci padziony. Wracaj tu kurwa.
No tu, tylko tu, kurwa. Gin, kurwa. Ach, taki kawał, kurwa, za nim goniłem, żeby go zabić. Po dwa noże asasyna. Dobra, lecimy. Wracamy. Aha! Aha! Aha, aha, aha! Nie pytajcie, kurwa, odbija mi. Potem coś mnie w gardle drapie, plecy mnie napierdalają. Stary się już, kurwa, robię. O, błyskawica zajebiście, uwielbiam. No. Co już tu więcej zima? Nie ma stołek, to ja siadał nie będę. Tam jakieś banany jeszcze były. Dawaj się chleba tutaj. Tu już nic nie ma. Pieczeń i kufer. Ha! To co najlepsze, pieczeń i kufer. To sobie włączymy. 17 potek mi tylko zostało, więc trzeba będzie kupić coś. Fabio, ty miałeś moje pieniądze. No. Nie ma tu nic więcej. Dzięki Bogu, że ma się dalej. Nic ciekawego. Zaraz w atras. Najpierw posprzątam tutaj jeszcze. Żeby mi nikt tutaj nic nie ukradł. Te rzeczy są moje. I chuj. Pa, kolejna błyskawica. Będę miał się czym bawić. Jak będzie trzeba odbić jakieś miasto. Ile błyskawica, nikogo nie ma. Aha. Zawsze spoko. Błyskawica, zawsze spoko. Metalowy kufer też. Poty many. 34 je mam. Jak zawsze miałem je mało. Miałem dużo potów zwykłych. To teraz jest odwrotnie. Ale co, jak ja many prawie nie zużywam. Hej, Lago jest wolne. Cóż to była za bitwa? Czas się odprężyć. No. Dobre. Panie prezesie. Adanos nie zapomniał o swym słudze. Przysłał mi nieustraszonego wybawiciela. Daj spokój. Podjąłeś walkę z całą wioską, prawda? W takim razie możemy porozmawiać. Czemu cię zamknęli? Sądzili, że jako duchowy przywódca koczowników zdradzę ich tajemnice. Chcieli wiedzieć tak wiele o położeniu poszczególnych plemion, artefaktach, magii, głupcy. Ledwie zdążyłem postawić stopę na stałym lądzie, a już mnie pochwycili. Co wiesz o artefaktach? Nawet nie zaczynaj. Wiem tylko, że inni magowie wody ich szukali. O ile ich znam, to na pewno zaczną zaraz badać tajemnice pradawnych. Co teraz zrobisz? Jestem już stary. Dawniej nikt by mnie nie uwięził. Jednak zanim umrę, chcę raz jeszcze powrócić do swego plemienia. Cóż to za plemię? Przewodzi mu Purit. Zaprowadzić cię do niego? Tak, jeśli wiesz, gdzie go znaleźć. Problem w tym, że nie wiem. Wiesz, gdzie przebywają koczownicy? Wiem tylko, że plemiona zakończyły swe wędrówki. Zebrały się przy niewolniczej fortecy i walczą przeciwko okupantom. Dołącz do nich i uwolnij nasz lud. Czekaj, jak znajdę tego Hurita, synu, to wtedy sobie do niego pójdziemy. A póki co, to może ja zacznę szukać jakichś rzeczy. Pójdę do tego, do Shakiora. Powiem mu, że już może się wpierdalać. Lago jest wolne. I dobrze. Walczysz i jesteś odważny. Możesz być dumny ze swych czynów. Uwaga. Koniec. Z dwóch?
Okej, wróciłem. Wróciłem ja. Wróciłem. Aha. Dobra. Co tam dalej? Nie nadeszła już pora przekazania kamienia lwa? Pragniesz go? Musisz wpierw na niego zasłużyć. Czy już tego nie uczyniłem? Nie. Uwolnienie Lago było czynem odważnym. Ale nie oddam z jego powodu mego kamienia. Cóż mam więc zrobić, żeby dostać kamień lwa? Jestem koczownikiem. Walczę za swój lud. Walka jest ważna. Chcę, abyś to zrozumiał. Jasne, rozumiem. W takim razie pomów z mymi braćmi. Odszukaj plemiona walczące przeciwko niewolnictwu i pomów z ich przywódcami. Wtedy staniesz się godny posiadania kamienia. Ja pieprzę. Jakie plemiona mam odszukać? Pomów z Azaru, który przewodzi plemieniu w pobliżu Bragi. Odszukaj Kajora. On walczy niedaleko Mora Sul. Wutrasa znajdziesz przy ruinach Al-Shedim. Hurit wraz ze swymi plemionami przebywa na południe stąd. Wypatruj oazy. Sinikar natomiast przeniósł się na wschód. Poszukaj go w pobliżu świątynnego miasta Bakaresz. Jeśli porozmawiasz z tymi braćmi, przekażę ci kamień. Ło, coś ciemnego się zrobiło na mym ekranie. Na południe, czyli muszę iść tu. Kurwa mać. Jakieś oazy, chuj mój. A to ja wezmę tego Saturasa. Czy Batrasa, czy chuj wie jak on tam ma. Ty synu nierozwagi, gdzie ty kurwa jesteś? Ty niebieski! Chodź ze mną. Dobra. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Chodź. Chodź w Atrasie, Saturasie czy chujasie. Kurwa, tylko musisz tak żwawo, bo wiesz. Ty nie ma, że boli. O kurwa, jakiś trup. Ups. To nie moja wina. Oazy mam wypatrywać, kurwa, tu oazy żadnej nie ma po drodze. Gdzie ten Batras? Chodźże, stary. Stary pierniku, chodźże, no. Nie wiem, kurwa, nie mam pojęcia, gdzie go znajdę. Pójdziemy jeszcze przed siebie i sprawdzimy. Może gdzieś coś będzie. A, chuja krwiopijce, kurwa, widzę. Same krwiopijce i inne chujce, kurwa, ale ścioło. Myślałem, że ten krzak płonie, kurwa, tutaj. Ten, ten. O, ten, o. Nie wiem, po co kuszę wyciągnąłem do tego, ale okej. Okay. Świątynię znalazłem. Ale żadnej oazy tu nie ma. Na mapie powinno być. Dajcie zwykłą mapę. Tu jest jakaś. Tu nie chyba. No, znaczy oaza jest tu. Czyli tam mam iść. Nie tak do końca na południe, tylko na południowy wschód. Ale nieważne. Przejdziemy się zaraz do tamtej świątyni. Zobaczmy co tam jest. W ogóle ciekawe, czy jednak ten Hurit tu będzie, bo jak go tu nie będzie, to w ogóle będzie Lipton. No innej tu oazy nie ma, jeszcze jedna jest tu. Ale to już jest w pizdu daleko, on tu bez przesady, kurwa. Bez przesady, żeby aż tam, kurwa, mać. O, ogry. A, zapolujemy sobie. Chodź Watras, zapolujemy. Napierdalam fireballem. Ale ten Watras jest kurwa słaby. Co chcesz się lać? Tłok się?
Zero damage'a w ogóle. Z dwóch stron. Dobra. Chodźmy na górę, sprawdzimy, czego pilnowali. Ja jestem ciekaw, bo może to być coś fajnego. Czy na pewno tu jakaś skrzynka powinna być. Ta, taki chuj, nic nie ma. Kurwa. Dawaj, do tej oazy idziemy. Kurwili mnie, no. Tak w ogóle może sobie potki z maną jebnę. Może się mana przydać do czegoś. Chuj wie do czego tak naprawdę, ale może się przydać. Ty. A to bym może w ogóle... O! Uwaga, jacyś koczownicy. Huri. Witaj, wędrowcze. Chodź, napij się z nami wody. Sprowadziłeś Watrasa. Całe plemię jest ci niezmiernie wdzięczne. Podzielimy się z tobą wszystkim, co mamy. Co tu robicie? Byliśmy na polowaniu, a teraz wracamy do oazy. Ale zadomowiło się tu kilku asasynów. Zaatakujmy razem oazę. Dobrze. Zaatakujemy, kiedy będziesz gotowy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chętnie dzielimy się naszą wodą i naszym doświadczeniem. Naucz mnie. No nic ciekawego. Zapomnij. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Ja tak tylko nacisnąłem. 115 od pocisków, to tak mało. Język ognistego jaszczura. A masz, jakieś hajsy będą przynajmniej. Ruszamy! Sobie tak ten zapiszę. Pogadam z Watrasem. I heja za nimi! Przeprowadziłeś mnie bezpiecznie. Dziękuję. To nic takiego. Jeśli chcesz, pobłogosławię cię. Pobłogosław. Zawsze towarzyszył ci wiatr. A teraz i Adanos będzie kroczył wraz z tobą. Obyś znalazł siłę, by opierać się burzom twego żywota. Odejdź z błogosławieństwem Adanosa. Może... Szukasz prastarej magii? No dobrze. Nauczę cię tego, co sam wiem. O kurwa. Magiczne kostury, lekkie pancerze. Taka sytuacja. Ja coś tam jeszcze 15 punktów jakiś mam, ale... Kurwa. Faktycznie to masa senisa. Biegniem, bo oni się już tam leją, kurwa, a ja się tu, czekam. Kurwa. No wojna. Dobry, ja tu w sprawie... ja pierdolę. O kurwa. Nie wiem, kogo mam tu lać, ale tak naprawdę. Ja się może kurwa odsunę, niech oni się sami biją. Tylko będę skuszy jebał. A tak to kurwa oni mnie zabiją. Tyle będzie z tego. Dobra, ja pozbieram rzeczy. Jednak. Już po tobie! Zabijacie go w końcu. Jeszcze jeden się obudził. Weźcie, żeby go zabić, kurwa. Ach.
Zabił go rękoma. Oczywiście to kurwa widzieli. Powalił gościa rękoma i zginął. Jebany kurwa Sugut. Ty już się tak nie rozpędzaj, no. Ups. Czekaj. Gdzie ten elitarny wojownik? To on był? No uspokój się kurwa z tym huritem, ja pierdolę. Chciałem go okraść, kurwa. No. Git hurit? Git chyba. Gdzie Watras teraz? Pewnie tam u góry siedzi. Gamoń. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-da. Myślę, jakby go tu już nie było. Nie ma go. No jak... O, tam jest, kurwa. Co będzie? No jak chuj, że go nie ma. Czego ty mnie możesz tam nauczyć? Naucz mnie. Jak właściwie używać lekkich pancerzy? Musisz ją dobrze zasznurować. Dociągnij wszystkie rzemienie i paski, żeby nie było luzu. Cała sztuczka polega na porządnym dopięciu. Jeżeli dobrze ją zapniesz, będzie cię lepiej chronić. Dalej. Dobrze. Brak ci doświadczenia. Dobra. Przynajmniej plus 40 HP mam. 300 hapsa to już jest okej. Nawet okej jest już. 300 hapsa. Dobra, gdzie dalej muszę iść? Na torkowe wykopaliska skichniemy. Taki zębacz mroczny jest. No nieważne. Nieważne, mniejsza. Mniejsza o to. Tutaj zaś kurwa kości. Co to? The fuck is this? Tak ten sobie nucę kujawskiego. Nie no kurwa. Trochę mi się ziewać zechciało, ale to jebać. No, tak a propos, kurwa. Wygadałem. Pierdolę nie robię. Żeby takie rzeczy wygadywać. Pytanie ze stówę. Gdzie są tu wykopaliska? Chyba tam, no tam. To jakaś kolejna oaza była, no. Zaś oaza, zaś. Kurwa, ognisty golem. O! No! Chuj by cię typało, ruda, kurwa! Że też tego ciula nie widziałem wcześniej, ja pierdolę, no nie wierzę, kurwa, nie wierzę, no i chuj. Jeszcze nie zapisałem po tym, jakśmy się z asasynami lali. Kurwa! No ja pierdolę, no ale to trzeba mieć pecha, kurwa, żeby na golema trafić. Trzeba mieć, kurwa, po prostu pecha. Tylko żebym miał aż tak dużego... Szlak by to, kurwa, trafił. Naprawdę. Szlak by to, kurwa, trafił. Mam nadzieję, że kurier dzisiaj z aparatem przyjedzie. To może bym sobie dzisiaj albo jutro nagrał jakiegoś vloga. Coś takiego właśnie myślę. Dobra, nieważne. Najpierw polecę tam, która powybijam tych pedałów. Bandę geja i ciula. Na szybko, nie ma co się stresować. 30 minuta. Akurat w 5 minut skończymy odcineczek. Odłóż broń. Dobra, właśnie dobra.
Zjeżdżaj to! Podróżniku, uciekasz? A czemu miałbym uciekać? Jest tyle przyczyn. Na przykład ożywieńcy czy koczownicy. Ale nieważne. Napij się wody i nieco odsapnij. Co tu robisz? Ja? Ja tu rządzę. To moja oaza. Wiesz, koczownicy bardzo nam utrudniają życie. Tylko czekają, żeby nas zaatakować. Zwłaszcza ten Hurit. Może ty rozwiążesz ten problem. Nie żeby coś, ale oni się napierdalają, a ja się z nim rozmawiam na spokojnie. Co trzeba zrobić? W pobliżu kręci się Hurit ze swoją bandą. Czekają tylko, aby ukraść nam wodę. Zlikwiduj ich! Gdzie znajdę Hurita? Niedaleko stąd, na południu. Jego ludzie zwykle trzymają się blisko prastarych ruin. Już po tobie! Gin! Dzięki, zajebałeś mi, kurwa, ośle. Dziękuję. Tararara. Rararara. Dwie strzały w kolanie. Strzały, nie strzały, tylko strzały. Kurwa, uspokój się, chłopie. No gdzieś zajebi wzrósł. Słabo może? Twoja kolej. Ani kroku dalej. No. Gdzie ten ostatni? Słabo, schowaj broń. Mądry chłopak. Ach, ci przyjebi zaraz. Zostaw mnie w spokoju! Hurit, ty nic do mnie nie masz. Dobra, idę do Batrasa i zapierdalam do tych ruin. Nie ma co się, kurwa, stresować. Tak. Także ten. Gdzie ten Batras? Batruś. Przeprowadziłeś mnie bezpiecznie. Dziękuję. To nic takiego. Jeśli chcesz, pobłogosławię cię. Pobłogosław. Zawsze towarzyszył ci wiatr. A teraz i Adanos będzie kroczył wraz z tobą. Obyś znalazł siłę, by opierać się burzom twego żywota. Odejdź z błogosławieństwem Adanosa. Możesz mnie... Szukasz prastarej magii? No do... Daj... Dawaj hapsy. Tak. A jeszcze tam było to ten... Jak w... Co? Dobra. Ulepszanie szat. Czyli co? Czyli teraz jak mam tą szatę? No to i tak ona dużo nie daje. No, powiedzmy. Dobra. Okej. Kończymy ten odcinek Gothica 3. Nie chcę, żeby mnie ten golem znowu upierdolił tak per primo. Także ten. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Cześć.